Pogoda słaba, ale wzrok mam dobry. Co to ja widzę? White Body Dodge Challenger RT. Muszę go zatrzymać, piękny jest. Udało mi się. Zatrzymałem go. Parkujemy na IKEA. Teraz będzie wspólny odcinek. Nie no, przecież znamy się z Łukaszem. Ale nagrywamy dzisiaj film z White Body Dodge Challengerem. O nieco zmodyfikowanym wydechu. I słowo nieco jest tutaj troszeczkę nie na miejscu. Cześć, Łukasz. Cześć. Spotkaliśmy się z Łukaszem, który jest Polakiem mieszkającym na Islandii od kilku lat, który jest właścicielem White Body Challengera. Generalnie na Islandii wieje mocny wiatr i pada deszcz w tej chwili, dlatego może wejdźmy do środka. Ja mam piątą generację, 2012 rok. To było 100 koła, to nic nie było zrobione. Teraz 26 modyfikacji, tak jak ci mówiłem. Tak najbardziej widoczne to jest właśnie White Body i felgi 11, 4 sztuki 11 szerokie są. Od Felcata. Tak. Mapa jakaś dodatkowa? Tak, jest mapa silnika, odblokowała mi prędkość maksymalną, że nie ma ograniczeń. Kagancer. I ile maksymalnie możesz pojechać? No 90 w Islandii. A w Niemczech? 270. Poważnie? Tak. Zajebiście, w sensie nie spodziewałbym się jakby, bo to stokowo ma chyba 400, nawet nie całe 400 nie, koni. Ma 380 koni. No. Teraz masz po modyfikacjach, po mapie. Jest mapa, dolot Moparu i przelot i jest 420 koło. Nie wiem, jeszcze nigdy nie byłem na rokach, a nie chcę szukać. No ale poza kamerami też mówiliśmy o tym, że osoba, która robiła mapę, Łukaszowi mówiła, że podobne challengery z tą samą mapą nawet do 450 na hamowni wypluwały, więc nie wiadomo, trzeba sprawdzić. Ale to, co jest najbardziej ciekawe, to co najbardziej rzuca się w uszy, a nie w oczy, to jest wydech. Zawsze w aucie. Tak. Tutaj też nie jest seryjny wydech. Nie jest seryjny. Jest bardzo głośny. Z przodu po katach, po tych pierwszych katalizatorach jest praktycznie prosta rura, bo jest wycięty muffler środkowy i tam jest przejście z 2,5 cala na 3 cale. Do samego końca niesie się 3 cale, tylnych wydechów nie ma i są podwójne końcówki 4-calowe. Podwójne 4-calowe? Te końcówki, tak. Są 4 cale? Tak. Możesz zrobić fitting test, jak Let's do this. No to sprawdźmy. Łukasz, dajesz na dół! Dobrze jest, jak do was gadam, bo wtedy macie porównanie, jak głośne to jest. Łukasz, jeszcze raz! Masz zagra! A stoję 20 metrów dalej. Bardzo głośny. Tak wygląda wydech razem z dyfuzorem. No i tutaj 4 cale. Mogą być. Chyba nie kłamał. Z tyłu tak się prezentuje. Prosta budowa. No i bagażnik, który jest bardzo pojemny. To akurat lubię w Challengerach. Wszystko tu zmieścicie. 3 trupów, torby na siłownię i wino dla kochanki. Skoro już jesteśmy z tyłu auta, mocno rzuca się w oczy dyfuzor i lotka, która jest dość oryginalna. Łukasz, jak ty ją zrobiłeś, bo już mi poza kamerą powiedziałeś. Dyfuzor oraz Wickerbill, ta lotka jest zrobiona własnoręcznie z pleksy. No i tak to wygląda. Sam w garażu to robiłeś? W domu, w salonie na dywanie. Poważnie? Tak. A ile zaoszczędziłeś, nie wiem, koron, tysięcy koron na tym? Tak, na tym zaoszczędziłem około 25 tysięcy koron. Aha. I na dole podobnie, bardzo podobnie. 50 tysięcy koron to jest jakieś 2000 zł, coś w ten deseń, niecałe 2000. Warto, warto, ale to nie wszystko, bo przy poszerzeniach White Body też jest dość ciekawa historia związana. Łukasz robił również własnoręcznie swoje poszerzenie, tak? Tak, dokładnie tak. Ja i mój wujek, który jest mechanikiem, sami cięliśmy budę, sami wszystko tam robiliśmy, tak jak ma być zrobione. No nie jest tak, że to była pierwszy raz robota wykonywana, bo wujek zajmuje się tym samochodem.
samochodami terenowymi na Islandii, więc to jest wszystko profesjonalnie zrobione. No i po prostu to prezentuje się tak, jak widać. Jest to chyba zrobione tak samo, jak było w jakimś warsztacie. No bardzo ładnie jest zrobione. W sensie samochód wrzuca się w oczy jako Dodge Challenger White Body i taki miał być efekt, i amator, tak jak ja, zupełnie nie może zwrócić uwagi na to, jaka jest różnica między... Masz zdjęcie przed i po? No to teraz wrzucamy zdjęcie przed i po. Tu widzę, że też jest nieoryginalnie, bo to z reguły jest chrom, a ty zrobiłeś sobie tutaj... Chrom z napisem Killer, ale mój kochany kolega Łukasz z Ameryki, pozdrawiam, zamówił mi właśnie taki fajny i naklejkę nakleił. I jak już jesteśmy tutaj, no to felgi od Hellcata, tak samo. Tak, Helgi są 11 szerokie, 20 cali i opony 315, 35, 20. 315! Jakie to szerokie! Dodatkowo ciekawostką, taką już estetyczną modyfikacją jest, są lampy, ringi w kolorach tęczy. Łukasz, ty pewnie na czerwonych jeździsz najbardziej, tak, najczęściej. Tak, gaszę wszystkie światła i na czerwonych. A jakbyśmy zgasili teraz? Myślę, że będzie ładnie wyglądało. Zobaczmy. No kurde, panie! Czemu my od początku tak nie pokazywaliśmy? Jak jadę w nocy, to jak diabeł. No totalnie, pięknie to wygląda. Jezu, tak mi się podoba Challenger, no zabijcie mnie, ale... Ale ma w sobie coś, ten samochód. Look at this, look at that. Piękna sprawa. Teraz przyszedł czas na to, czego nikt nie lubi. Łukasz myślę też, ja tego nienawidzę, czyli tankowanie. Minimalne jak osiągnąłem to było poniżej 9 litrów. Na trasie na tempomacie jadłem 90. Wierzycie w to? Masakra! V8 włącza 4 cylindry na trybie jako... A, bo rozłącza 4 cylindry, tak. Jedziesz na czwórce tylko. Tak. Na 4 cylindrach. Tak, no ale w mieście powyżej chyba 14 przy spokojnej jeździe mi nie pokazał. No ale jak ja... Spokojnie nie jeździsz. Spokojnie nie jeżdżę, to tam koło 20 ciągle pokazuje. 70 litrów weszło, zatrzymało się, więc bak pewnie 72 litry. Pożyczysz na hamburgery? Masz, stary, ale ja tylko w PLN-ach. Dobra, może być. Patrzcie. Patrzcie, co robi Łukasz. Wyłącza trakcję. Włączył tryb sport. Szykuje się tylko jedno i wszyscy wiecie, o co chodzi. Łukasz, działaj. Ja pierdzielę. I za to ludzie kochają muscle cary. Zbliżamy się do tunelu. To musicie usłyszeć. Ja zatkam uszy. O kurde. Ja pierdzielę. Podwójny strach, ponieważ Łukasz powiedział przed tunelem, jeszcze zanim kamerę włączyłem, no oby mnie bokiem nie poniosło. Na szczęście nie podniosło. Jest w ogóle na Islandii drugi taki samochód? Drugi taki Challenger? Są Challengery, ale są wszystkie stokowe, nie jest nic przerobione. Ja jestem jedyny, który się... Modyfikacja się bawiłem. Tak. Zobaczcie tylko, jak te poszerzenia wyglądają w lusterku wstecznym. Łukasz zrobił kawał dobrej roboty. A taka ciekawostka, to jest poszerzenie pochodzą z Dodge Demona 2019 roku. Poważnie? Tak. I... Co, był skasowany, czy...? Nie, po prostu kupiłem oni ze strony, ale nie pasowały oryginalnie, musiałem dużo przerabiać, dużo rzeźbienia było z bukiem, no ale zrobiliśmy tak, że wygląda oryginalnie wszystko. No jest zarąbiście, no... A w kolorze miałeś ten...? Nie, były czarne. Czarne, czyli tak. Polakierowanie, ale wygląda naprawdę. Kosztowało więcej niż white body. Patrzcie. Patrzcie, gdzie on siada. Czy to znaczy, że ja będę mógł poprowadzić tą bestię na Islandii? To będzie najmocniejsze auto, które będę mógł poprowadzić na tej wyspie. Dziękuję ci już z góry. O! Safety first, zapinamy pasy. Matko Bosko. Co to się stanęło? Przestań, zaufaj trochę. Otworzymy trochę okno i posłuchajcie. O! Kręci się. Do sześciu. Nawet wolna jazda jest przyjemna w takim aucie. Taka spokojna jazda. No słabiutko, bo się boję o kamerę trochę. No poza tym samochód przed nami skręcam. Ale za rondem. Co czujesz na fotelu pasażera? Boisz się trochę o swoje auto? No i to bardzo jest. jak ktoś inny jeździ? Tak. Jeszcze nie z tego kraju, nie? Dopiero dzisiaj cię spotkałem, że on...
Ja nie wiem, jak się nazywasz. Kurde. Nie, to jest bez sensu w taką pogodę. To naprawdę. Dalej mieli, to jest... O, teraz złapał trakcję. Tylko spokojna jazda. Ostatnia prosta. I kończymy. O panie! Teraz złapał ładnie trakcję. Teraz pięknie złapał trakcję na pożegnanie. Koniec. Tryb parkingowy i wyłączamy bestię. Łukasz, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Bardzo mi było miło przejechać się, pokazać moim widzom ten samochód. Cieszę się, że udostępniłeś takie auto do nagrań. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Pamiętaj jeszcze o Instagramach Buczo i LukasIceland.pl. No i o tych subskrypcjach, bo to głupie, ale ważne. To głupie, ale ważne. Trzymajcie się i subskrybujcie. Do zobaczenia, do następnego. Cześć.